Czołem moi drodzy widzowie, ja jestem Moskit i chciałbym Was przywitać w materiale, który się zwie Rzut okiem na Heroes Online. I nie rozpocznę tutaj o powiedzeniu, że jest to gra przeglądarkowa, free to play, bazująca na dobrze znanej wszystkim marce Might and Magic Heroes. Powiem, że brakuje mi jakiegoś porządnego Heroesa bądź gry w tym stylu. Jasne, wychodzą po, podobne gry, no ale bądźmy są szczerze, nic nie pobije Heroes of Mighty Magic 3, czyli nieśmiertelnej trójki i także nic nie pobije nawet nie najgorszej serii Disciples, której, która, której ostatnia część to no nie była jakoś specjalne, specjalnie idealna. Ja kurczę pamiętam, jak. Yy... Muciliśmy praktycznie wszyscy, dziadek, matka, żona, kochanka, dzieciak, wnuk, kuzyn. No wszyscy praktycznie grali w Heroes of Might and Magic 3 i brakuje mi trochę tych czasów, bo była to gra, o której, o której wszyscy rozmawiali, w którą wszyscy grali i o której po prostu wszyscy mogli praktycznie porozmawiać. No i tutaj, w tym momencie pojawia nam się gra Heroes Online. Czyli gra, która została zapowiedziana dobre dwa lata temu. Miała wyjść nawet właśnie te dwa lata temu, ponieważ gra została zapowiedziana bodajże chyba na targach E3 w wakacje. Czy tam jakoś tuż przed wakacjami w czerwcu i miała wyjść pod koniec 2012 roku. No jak sami się domyślacie, to się nie wydarzyło i od tego czasu gra była w zamkniętych beta testach. Aktualnie dosłownie chyba kilka dni temu gra wyszła właśnie z tych zamkniętych beta testów i stała się otwartą betą, do której może praktycznie przystąpić każdy kto tylko będzie chciał. No i czym tak naprawdę to całe Heroes Online jest? No cóż, ja dzisiaj nie będę wdawał się w jakąś nikliwą analizę ponieważ sam pograłem sobie dosłownie zeszły wieczorek chwilę, żeby no, wiedzieć z czym to się je i być może coś wam tutaj powiedzieć, bądź też nagrać. I teraz nie nagrywam tych słów, gdy gram w grę, ponieważ nie miałem jakoś specjalnie ochoty na to i po prostu nagrywam w tym momencie sam swój, sam swój głos i podłożę Wam materiał wideo. No i jak mi się grało? Nie najgorzej. Przyznam szczerze, jest ten taki dość charakterystyczny rzut na mapę, gdy się porusza naszym bohaterem po mapie. Są te naprawdę bardzo charakterystyczne bitwy które znamy z praktycznie wszystkich odsłon Heroesów. No i jest ten klimat i jest naprawdę bardzo przyjemna dla oka oprawa graficzna, która mimo że gra, mimo że działa w przeglądarce, to wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Aż czułem się zadziw zadziwiony tym, że gra przeglądarkowa może tak naprawdę przyjemnie wyglądać. No, i samo powiedzmy, że same walki są też no, w tym starym, mniej więcej heroesowym stylu. Oczywiście nie jest to samo. Mapy, wydaje mi się, że te mapy bitewne są troszeczkę, no, w moim odczuciu za małe. No, i samo chodzenie tym bohaterem też jest troszeczkę wolne. No, ale można to oczywiście grze przebaczyć, wybaczyć, jako że jest to gra online, gra sieciowa. To nie jest y, gra, w której można w której możemy grać jak w trybie single player, tylko wypadałoby grać z innymi graczami i ci gracze tam są, też chodzą po mapie, też biją się z potworkami, też zbierają surowce i też rozwijają swoje miasta. I właśnie, miasta. Co miasta? Póki co ja byłem w stanie dobrnąć do pierwszego miasta, w sumie nie tyle zdobyć to miasto, co po prostu je odblokować sobie i te miasta są, można je rozbudowywać, ale wydaje się to na razie póki co o, strasznie, mało, strasznie mało rozbudowane, ale może później, gdy troszeczkę dłużej sobie pogam, to ta kwestia zostanie rozbudowana, choć nie liczyłbym jakąś specjalną, tutaj jakąś specjalną metamorfozę systemu, w zarządzaniu, systemu zarządzania miastem i w mieście, oczywiście, jak to w poprzednich wszystkich innych częściach, rekrutujemy stworki, rozbudowujemy radę miasta itp., itd. Ale jeżeli, jeżeli już mówimy o stworkach, to warto tutaj napomknąć na to, że teraz nie dość, że w naszej armii mamy określoną ilość oczywiście miejsc na stworki, która zwiększa się wraz z rozwojem naszego, naszego bohatera. Dodatkowo mamy ilość domyślną stworków i to, ile posiadamy ich aktualnie w zanadrzu, na tyłach. Ile posiadamy po prostu siły ludzkich bądź nieludzkich, zależy kim gramy, aby uzupełnić właśnie te. Nasze zapasy żołnierzy. Ciekawy jest to pomysł, mi się on osobiście podoba, ponieważ nie musimy co chwilę wracać do miasta, żeby nadrobić stracone jednostki, czy tylko po prostu, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, w armii mamy 3 miejsca na 60 jednostek, czyli razem 180 jednostek, to do tego możemy na przykład mieć drugie, drugie tyle, praktycznie gdzieś tam za nami, które będzie szło i będzie się automatycznie po walkach uzupełniało. I mi się ten osobiście pomysł podoba i właśnie pozwala na to, że nie musimy co chwilę wracać do miasta i ciągle możemy skupić się na walce. A walka jest ok, jest ok. Możemy, tak jak powiedzmy większość pewno z nas grała w dzieciństwie bądź nie, ale podejrzewam, że tak, czyli te, po prostu iść na chama, na nic, o nic się nie martwić i bić wszystko jak leci, od góry do dołu. Oni też możemy podejść do walki troszeczkę bardziej taktycznie, ponieważ ja grałem akurat rycerzem, czy kimś na ten wzór we frakcji przystań. I no cóż, mój wachlarz umiejętności nie jest jakoś szczególnie mojego bohatera, nie jest jakoś szczególnie rozbudowany. Więc no ja głównie się skupiłem na prostu jak najtwardszym walaniu w moich przeciwników, ale można też na przykład przeciwników zachodzić od tyłu, oskrzydlać. A wtedy zadajemy im większe obrażenia, przez co łatwiej możemy ich pokonać, ale to samo działa też w drugą stronę, czyli oni też nas mogą oskrzyć, nas mogą obejść od tyłu, więc trzeba też na to brać, e, brać uwagę. Więc no, pod względem walki jest ok, choć mogłoby być trochę bardziej dynamicznie, ale podejrzewam, że wraz z rozwojem akcji, wraz z późniejszym, w późniejszym etapie gry, powinno być raczej ciekawie. No tego jeszcze wam nie potwierdzę, ale. Mogę wam powiedzieć, że na razie zapowiada się całkiem, całkiem ok. I wspomniałem o frakcjach. Frakcje są aktualnie dwie, czyli przystań i chyba nekropolia, albo jakieś inne mroczne pomioty. I każda z tych frakcji ma też po dwie klasy, pewno teraz wam nie powiem jakie, bo w sumie ja wybrałem sobie teraz rycerza, ale wiem, że w przystani był właśnie rycerz i było coś na wzór magika, czy coś w ten desej. To to jest gra online, więc tutaj balans musi zostać zachowany, więc jakoś przesadzone i mega, mega różnorodne te klasy, podejrzewam, że nie będą. No, ale jeżeli ktoś na przykład nie chce grać jasnymi, może grać na przykład ciemnymi, tak? Nie jest to jakiś wielki problem. I w przypadku, na przykład, już kontaktów z innymi graczami, no niestety nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć, jak wygląda kooperacja czy konkurencja między Między graczami, bo po prostu nie zdążyłem jeszcze tego do tego dobrnąć i tego sprawdzić. No ale mam nadzieję, że ktoś tam już z Was może gra w te heroesy, heroesy, heroesy i będzie mógł ktoś na ten temat więcej powiedzieć niż ja, czyli więcej niż nic tak naprawdę. Bardzo miłym z kolei dodatkiem jest fakt, że gra jest w pełni spo spolonizowana, w pełni spolszczona. Wszystkie teksty, które widzicie w grze. Są po polsku. Wszystkie informacje, które się tylko znajdą w grze, też są po polsku, i to według mnie jest także naprawdę dość duży plus e, dla heroesów. E, z tym, że niestety niekoniecznie taki plus będzie w przypadku płatności. Gra jest free to play, ale ma swoje ograniczenia. Największym, tak naprawdę, ograniczeniem największym tym bólem w tej grze jest to, że nasza postać posiada punkty akcji, które wykorzystujemy nie w trakcie każdej walki, tylko w momencie, gdy chcemy na przykład wykonać misję, wykonać walkę związaną z trybem fabularnym. Bo w grze mamy fabułę, która jest szczerze przyznam, że nawet nie najgorsza. Jak na grę darmową i tego typu grę darmową, to szczerze przyznam, że mi się miło czytało te wszystkie dialogi, przynajmniej do tej pory i nawet. Nawet się w to wkręciłem, ale właśnie te punkty akcji ograniczają nam ilość, ilość walk, które możemy w danym dniu przeprowadzić, w danym dniu stoczyć. Czyli na przykład posiadamy 100 punktów akcji na początku każda walka fabularna, powiązana z trybem fabularnym, zabiera nam 10 punktów akcji, więc tych walk troszeczkę możemy tutaj stoczyć. No ale z tego, co ja wyczytałem, z tego, co się nasłuchałem, to późniejsze już walki. Zabierają trochę więcej tych punktów, więc pozostaje nam albo przeczekać do następnego dnia i dopiero wtedy znowu sobie zagrać, żeby przejść dalej w trybie fabularnym. No, albo wybubić złote pieniążki, ale no, jakieś tu musi być ograniczenie. A wydaje mi się, że to ograniczenie nie jest jakoś strasznie na ale mogło być troszeczkę lepiej zrealizowane. Na razie raczej będę się wstrzymał od jakiegokolwiek werdyktu odnośnie tej gry, bo po prostu za, pograłem jeszcze w nią za mało. No ale wydaje mi się, że jest to produkcja godna uwagi, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy duży gier jest jak na lekarstwo. Małe gry indie i Early Access no, troszeczkę też zapełniają tę lukę, no, ale nie każdy musi mieć dużo pieniędzy, żeby sobie móc stanie po prostu pozwolić. A wydaje mi się, że taki Heroes przy odpowiednim dawkowaniu będzie naprawdę bardzo dobrą grą na spędzenie najbliższych dni, może nawet tygodni i przy okazji nieuszczuplaniu naszego portfela. Ja jeszcze temat mam nadzieję Heroes Online jeszcze dokładniej i dogłębniej zbadam. Podejrzewam, że sobie jeszcze tę grę postreamuję, pogram może nawet z Wami i wtedy być może zrobię kolejny materiał z tej gry, żeby Wam Dokładnie jeszcze i bardziej dociekliwie ocenić tę grę. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili tę łapkę w górę. A nawet jak mnie na przykład nie subskrybujecie, to kliknęli tą, to taki magiczny przycisk który pozwala Wam dostawać informacje odnośnie moich materiałów na YouTubie. No, i jeżeli czujecie się zachęceni i chcielibyście w tę grę zagrać, to gdzieś tam na dole w opisie filmiku na pewno znajdzie się do niej odnośnik. Ja byłem Moskit, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do następnego usłyszenia. Pa pa!